sponsorem serwisu w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lubaczowie sprzeda lub wynajmie sklep położony w Baszni Górnej o powierzchni użytkowej 75 m2. Wynajmie lokal na pierwszym piętrze przy ulicy Rynek 11 w Lubaczowie o powierzchni 35 m2, a także sprzeda działkę wraz z zabudowaniem o powierzchni ponad 950 m2 w Lubaczowie przy ulicy Chopina 53. Spółdzielnia sprzeda także 65 tysięcy sztuk kapsli do butelek. Informacje pod numerami telefonów 16 633 00 00 lub 16 632 18 69 lub w biurze spółdzielni w Lubaczowie przy ulicy Rynek 11. Nowo otwarta sala zabaw kolorowe Pięterko w Lubaczowie zaprasza. Sala oferuje m.in. możliwość zabawy dzieci pod okiem animatora, a także wypożyczanie strojów, zabawy firmowe, animacje podczas okolicznościowych imprez, animacje dzieci z dojazdem do restauracji podczas wesel czy poprawin, a także urodziny lub imieniny w sali. W sali na dzieci czekają m.in. kolorowe zabawki, gry zręcznościowe, taniec, śpiew, zabawy plastyczne, modelowanie balonów czy pokazy wielkich baniek mydlanych i zabawy z chustą animacyjną. Sala zabaw kolorowe Pięterko Monika Komenda, ulica Pułkownika Dąbka 2B w Lubaczowie. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko. Bardzo mi miło zaprosić Państwa na najnowsze wydanie naszego serwisu informacyjnego. W sobotę w murach Muzeum Kresów w Lubaczowie z czytelnikami, mieszkańcami miasta Lubaczowa spotkał się dr Jerzy Tabaczek, autor monografii zatytułowanej Szpital w Lubaczowie 1896-2016. Podczas spotkania promocyjnego nie zabrakło wielu wspomnień związanych z lubaczowską lecznicą, a także mnóstwa archiwalnych zdjęć. Monografia Szpital w Lubaczowie ukazała się staraniem Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie pod koniec 2017 roku. Jest to pierwsza tak obszerna i szczegółowa pozycja wydawnicza opisująca dzieje lubaczowskiej lecznicy, która wyszła na dodatek spod ręki lekarza, a do tego mieszkańca Lubaczowa. Podczas sobotniej promocji albumu Jerzy Tabaczek opowiedział o swojej pracy nad książką, o poszukiwaniach dokumentów i archiwalnych zdjęć, co nie zawsze było proste. W opowieściach najwięcej czasu poświęcił przypomnieniu najwcześniejszych lat działalności lubaczowskiej lecznicy i przedstawił jej dyrektorów od początku działalności. Książeczka ta, choć niedoskonała, powstała z potrzeby serca, ponieważ wszystko, co dotyczy Lubaczowa, bardzo mnie zawsze interesowało i interesuje. A poza tym 50 lat pracy zawodowej poświęciłem temu szpitalowi i będąc takim seniorem wśród lekarzy, chciałem po prostu uwiecznić, jeszcze przypomnieć, zapisać pewne fakty, które później kiedyś zginą, znikną z naszej pamięci, a może dzięki tej książeczce będą kiedyś w przyszłości owocować jakimś efektem w opracowaniach, które może ktoś z młodszej kadry lekarskiej podejmie. Dlatego opracowałem to dosyć dokładnie z odsyłaczami szeroką bibliografią, żeby nie były to wspomnienia starego doktora, tylko żeby to było rzeczywiście coś wartościowego, na kiedyś ktoś w przyszłości mógłby się powołać, pisząc czy rozmawiając na temat naszego szpitala. Zdradził także, że gdy rozpoczynał pracę w 1960 roku, to w dyżurce lekarskiej spotykało się 8 lekarzy. A ostatnie dane z 2016 roku pokazują, że obecnie w szpitalu pracuje 24 lekarzy na pełnych etatach i 18 lekarzy kontraktowych. Również z 40 łóżek na początku działalności lecznicy dziś zrobiło się prawie 300. Wspominał także rok 1996, kiedy po wielu latach zabiegań i starań rozpoczęto budowę nowego szpitala. Wielokrotne interwencje na różnych szczeblach rządowo-politycznych dały efekt w postaci rozpoczęcia budowy nowoczesnego obiektu w 1996 roku. Pierwsze okopy pod fundamenty były. Tak, tu jest moje zdjęcie, burzenie dachu nad starym szpitalu, burzenie przy głównym wejściu. To jest przebudowa frontu starego szpitala. W 1996 roku pierwsze
ruszyły pierwsze roboty budowlane przy szpitalu. Było to równo 100 lat od budowy tego historycznego pierwszego szpitala. Budowa trwała bardzo krótko, bardzo krótko w porównaniu z tym, jak budowało się szpitale wówczas w Polsce. Budowa trwała około 7-8 lat i w 2003-2004 już pierwsze oddziały były wprowadzone do pracy w nowym obiekcie. Największe zasługi w budowie, czy rozbudowie, czy modernizacji pod tym hasłem były prowadzone te roboty, należy przypisać wsparciu pana Józefa Michalika, ówczesnego posła na Sejm, późniejszego starosty. Udział miał też w tym pan Wiesław Ciesielski, wiceminister finansów, pan Kasprzak. W dzieło budowy zaangażowane byli czynnie dyrektor Stefan Kryczko, jego zastępca Jerzy Rogalski, burmistrz Lubaczowa Jerzy Zając i przedstawiciele społeczności lokalnej, których tu wszystkich nie sposób wymienić. Na zakończenie dyrektorowi Muzeum Kresów w Lubaczowie dr Jan Tabaczek wręczył otrzymaną w darze tabliczkę pochodzącą z domu doktora Leszczyńskiego, dyrektora szpitala w Lubaczowie. Ciągle pamiątki pewne trafiają do mnie, a panu chciałem ofiarować, może taki kącik kiedyś będzie, jak wspominałem, taką tabliczkę, która tydzień temu do mnie dotarła. Nie mogę tylko ufiksować tej tablicy, czy była to w gabinecie dyrektora w szpitalu, czy na jego domu. Prawdopodobnie na jego domu, na ulicy Kościuszki. Sam został uhonorowany przez starostę Lubaczowskiego niecodziennym grawertonem w podziękowaniu za zaangażowanie w swoją pracę na rzecz szpitala oraz za przygotowanie monografii lubaczowskiej lecznicy. W czwartek 22 lutego miłośnicy języka polskiego i pasjonaci poprawnej pisowni z całego powiatu lubaczowskiego po raz kolejny już walczyli o tytuł mistrza ortografii ziemi lubaczowskiej. Niniejsze dyktando, szóste czy ósme z kolei, będzie nieco chaotyczne, chodziłoby bowiem o sprawdzenie ortografii w szerszym zakresie, ileż mamy w tym względzie wahań. Tak zaczyna się tekst tegorocznego dyktanda, z którym w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie musieli zmierzyć się jego uczestnicy. Jakże trudno spamiętać pisownię niektórych słów. Stróżka, rzeżucha, grzegżółka, czterosów, skówka czy napstrzony. Dyktando zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna imienia Władysława Broniewskiego w Lubaczowie i Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działające przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Przy współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło Lubaczów oraz Szkoły Językowej For You w Lubaczowie. Patronat honorowy nad konkursem objął burmistrz miasta Krzysztof Szpyt, a także starosta powiatu lubaczowskiego Józef Michalik. W tegorocznej rywalizacji uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe – dzieci i młodzież do lat 25 oraz uczestnicy powyżej 25 roku życia. Do zmagań zgłosiły się 43 osoby, a nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja – Agnieszka Dobrowolska, Marek Chmiel i Paweł Wild. W kategorii do lat 25 najlepiej poszło Mateuszowi Mędroniowi, który otrzymał tytuł mistrza ortografii ziemi lubaczowskiej 2018. Pierwszym wicemistrzem został Przemysław Mazepa, a drugim Dagmara Buksak. W kategorii powyżej 25 lat tytuł mistrza ortografii otrzymał Kamil Bułas. Pierwszym wicemistrzem została Elżbieta Snopkowska, a drugim Małgorzata Gelmuda. Mistrzowie ortografii otrzymali po 300 zł, pierwsi wicemistrzowie po 200 zł, a drudzy wicemistrzowie po 100 zł. Podczas tegorocznej edycji, w czasie gdy obradowało jury, uczestnicy dyktanda mogli wysłuchać wykładu pochodzącego z Cieszanowa językoznawcy, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, doktora habilitowanego nauk humanistycznych Waldemara Czachura, który w swoich badaniach docieka, w jaki sposób język i jego użycie wpływa na nasze postrzeganie świata oraz w jaki sposób język tworzy lub niszczy dialog między narodami. W czwartek 22 lutego gościem sesji Rady Miasta Lubaczowa był Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Podczas spotkania mówił m.in. o obwodnicy Lubaczowa, a także innych inwestycjach województwa planowanych i realizowanych na terenie miasta i w jego pobliżu.
Sporo uwagi poświęcił obwodnicy miasta Lubaczowa. Wspomniał o komplikacjach przy planowanej obwodnicy, które pojawiły się już po podpisaniu umowy. Podczas przystąpienia do wykonania inwestycji okazało się, że oczekiwania ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, wymagania dotyczące przekroczenia rzeki Lubaczówki są wyższe niż wstępnie zakładane. Wiązało się to z przeprojektowaniem przeprawy mostowej z mostu o długości 40 metrów na most 70-metrowy. Oraz do projektowania nowych przepustów w dolinie rzeki. Wszystko z myślą o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. Stąd też niemożliwe jest oddanie obwodnicy do użytku w planowanym na początku terminie październiku bieżącego roku. Najprawdopodobniej stanie się to w sierpniu 2019 roku. I do tego kompletu, który planowaliśmy w powiecie lubaczowskim, brakuje nam jeszcze ostatniej decyzji. Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej właśnie w obwodnicy Lubaczowa. 18 lutego wniosek o taką decyzję w naszym gminie złożył pełnomocnik, czyli przedstawiciel wykonawcy firmy Szkabak, która realizuje to zadanie w systemie zaprojektuj i O tym, jak ważna i potrzebna z punktu widzenia miasta i jego bezpieczeństwa jest obwodnica Lubaczowa, mówił burmistrz miasta Krzysztof Szpyt. Z punktu widzenia Lubaczowa, mostu następnego, bezpieczeństwa, jest to inwestycja bardzo potrzebna. Czy ona się według niektórych opinii będzie nazywała obwodnicą, czy będzie nazywała się główną ulicą, jedną z głównych ulic Lubaczowa, to nie ma znaczenia. Ważna jest funkcjonalność. I niewątpliwie ruch, który jest coraz większy z przejścia klinicznego w Budomierzu, w kierunku Jarosławia, poprzez te nowe części obwodnic aż do Zamoja Szczytce, na pewno są bardzo potrzebne i dla Lubaczowa ta ulica myślę, że jest strategiczna i większość mieszkańców, których ona dotyka, zarówno na osiedlu Mazury, jak i dalej, myślę, że będzie z tego ciągu komunikacyjnego zadowolona. Natomiast, no mówię, to już my o tym dyskutujemy praktycznie na każdej sesji, na każdej komisji, o tej potrzebie być może przesunięcia, ale to są plany tak naprawdę długofalowe i myślę, że na razie skupiamy się na tym, co jest do zrobienia teraz. Gość sesji mówił także o projektach realizowanych w pobliżu miasta, m.in. o przebudowie drogi Lubaczów-Basznia-Choryniec. Z projektem od Baszni do Choryńca jest jeszcze taka mniej korzystna informacja. Owszem, jest dofinansowanie, ale o połowę mniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast decyzja zarządu województwa jest taka, że bierzemy to, co jest, dokładamy resztę ze swojego budżetu, zakładając, że środki unijne w trakcie realizacji tego projektu unijnego się jeszcze znajdą. Miejski Dom Kultury w Lubaczowie zaprasza na warsztaty Teatr Cieni, które poprowadzi Henryk Chryniewicki, aktor, reżyser i konstruktor lalek. Warsztaty 5 marca w Lubaczowie. Skierowane są one do m.in. instruktorów, nauczycieli i animatorów kultury. Więcej informacji o warsztatach pod numerem telefonu 16 632 1497, a także na stronie powiatu lubaczowskiego. Miasto Lubaczów ogłosiło konkurs Nasz Basen na projekt logotypu dla budowanej właśnie pływalni miejskiej. Nagroda główna to 500 zł, a także umieszczenie logotypu na elewacji pływalni i w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Prace można zgłaszać do 30 maja bieżącego roku. Więcej szczegółów na stronie miasta Lubaczowa. To wszystkie informacje w tym serwisie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już za kilka dni. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Serwis sponsoruje firma Chemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Serwis sponsoruje firma Univers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat.